Plan zakłada prawie 7-procentową dynamikę w góry nominalną, to podkreślmy słowo nominalną, ponieważ no, musimy się powolutku przyzwyczajać ponownie niestety do życia z inflacją, więc ten realny wzrost będzie też zależał od inflacji, ale szczególnie też inflacji w ochronie zdrowia, która wszędzie na świecie jest wyższa niż generalna inflacja. Tak, czyli jeśli przykładowo przewidujemy, że w przyszłym roku będziemy mieli 3,5% podstawowej inflacji, to w ochronie zdrowia możemy się spodziewać 4-4,5% nawet. To oczywiście wynika z wielu czynników, natomiast no, ten fakt pozostaje nam znany. Po drugie, to również myślę, że zanim do samego planu wydatków dwa słowa, to obserwujemy wciąż dynamikę, jeżeli chodzi o działanie algorytmu. Tak? Ten algorytm, przypomnijmy, on zakłada przede wszystkim oddziaływanie populacyjne, tak? Czyli liczby ludności, to jest główny czynnik. Trochę wykonanie świadczeń wysokospecjalistycznych. No i tutaj troszeczkę się zmieniło, bo jeszcze kilka lat temu tu na czele było pole ze względu na wysoką migrację przede wszystkim do Niemiec i tam przechodzenie do tego systemu, to dzisiaj prawie Opole jest prawie w równowadze, utrzymuje niemalże swój na poziomie minus 0,7% jest ten udział. Natomiast te województwa, które tracą, to Śląsk 800, lubelskie 500 udziału i małopolskie 400 udziału, a najbardziej zyskują wielkopolskie, Pomorze i zachodniopomorskie odpowiednio 0,08, 600 i 500%. Co trochę właśnie warto przypomnieć, że 10 lat temu to była dość głęboka dyskusja, że na przykład Pomorze będzie pokrzywdzone nowym algorytmem. Nie do końca wydaje się to prawdą. Teraz jeśli chodzi o naszą stronę wydatkową, to zaskakuje, że najwyższą pozycją mają uzdrowiska, 30%. Jak sądzę, wynika to z faktu, że nie udało się z powodu pandemii w 2020 i pewnie 2021 również ten nie osiągamy tych rezultatów, więc jakaś wola pewnie ze strony funduszu, żeby tą kolejkę wypełnić. Minimalny wzrost też warto odnotować, z kolei z drugiej strony minimalny, najbardziej zaskakujący wzrost na poziomie POZ-u, co no, mamy toczący się program POZ+, i tego nie widać, znaczy jest wzrost profilaktyki z drugiej strony, tak, który mógłby cieszyć i trochę cieszy, tak, ale jak rozumiem, ta profilaktyka realizowana przez POZ i również przejęcie przez POZ części zadań, no idą chyba poniżej planu, tak przynajmniej wynika z przedstawionego tu planu finansowego. Szpitale wzrosły na poziomie prawie 10%, to oczywiście jako organ prowadzący szpitale samorząd wojewódzki może mieć pewne poczucie stabilizacji, ponieważ to nie tylko, że pokrywa inflację, ale pokrywa z nadatkiem inflację, ale pokrywa ewentualnie rosnące potrzeby. Z tym, że też tu musimy jedną rzecz podkreślić, że wydatki szpitalne były jakby kryzysowo napędzone również różnymi dodatkami, przede wszystkim dodatkami covidowymi, tak? Bo to wpłynęło zarówno na wynik zeszłoroczny, jak i tegoroczny. I również jeden element, ponieważ to jest kolejny rok funkcjonowania zaopatrzenia ortopedycznego. Też oczywiście trudne do oceny, bo jesteśmy znowu po roku, pierwszym roku, który ma być pokryzysowy, jest wzrost 4,4%. To jest teoretycznie nieco poniżej ogólnego wzoru. Natomiast zwracam uwagę, bo w 2019 roku wdrożono reformę tego zaopatrzenia. Nie jest to duża kwota, no ale dla wielu pacjentów jest to bardzo ważna rzecz. Czyli jeśli te kolejki czy zaopatrzenie, jeśli chodzi o liczbę pacjentów, z którymi dotrzemy, będzie rosła, to będzie dobra wiadomość. Jeśli nie, to oznacza, że niestety nie udało się celu, jakim była osiągnięcie lepszych warunków cenowych od dostawców, uzyskać. Na samym końcu chciałbym, no można powiedzieć, określić jednym słowem, że mamy to taką, że plan jest pokryzysowy, tak? To jest taka próba pokryzysowego powrócenia poniekąd na dotychczasową ścieżkę, czyli można powiedzieć, że przynajmniej w ochronie zdrowia, jeśli chodzi o dynamikę funkcjonowania funduszu, obserwujemy próbę z konsolidacji i trochę powrotu w stare tory.
Warto jeszcze na ostatni element przy tym zwrócić uwagę. Tutaj po pionizacji funduszu mamy tutaj taką sytuację, że są również część świadczeń jest kontraktowana bezpośrednio przez centralę. Tu jakiegoś szczególnego wzrostu nie widać w tym zakresie, co oczywiście może się zmienić w trakcie, tak? Czyli będzie mógł fundusz w trakcie roku to ewentualnie zmieniać i zwiększać, ale na dzisiaj to oznacza, że jakichś gotowych planów na nowe te centralne zakupy szpitalne na dzisiaj nie ma, także zobaczymy, jak to będzie się przekładało, czyli ten plan na pewno nie dotrwa nawet do końca tego roku i będziemy na pewno widzieć kolejne aktualizacje w ciągu bieżących miesięcy.